Polacy stają się coraz bardziej świadomymi konsumentami. Zwracamy większą uwagę na jakość kupowanych produktów, w szczególności dotyczy to żywności. Chcemy wiedzieć, co trafia na nasz stół i preferujemy naturalne wyroby. Właśnie te, produkowane według tradycyjnych receptur, promuje Wojewódzki Konkurs Produktów Tradycyjnych Tygiel Smaków, organizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. Jego celem jest promocja dziedzictwa kulinarnego naszego regionu i wzmocnienie pozycji rynkowej tych produktów. W 6. edycji konkursu nagrodę Tygielek Smaków w kategorii Mięso świeże oraz produkty mięsne przyznano szynce dojrzewającej z Białej Góry. Produkuje ją Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisława Katuszy. Nagroda się bardzo przydała i zawsze się nagrody przydają, no bo to jest ogromna reklama dla zakładu, ogromna. Dla mnie to jest duży sukces. Sekret doskonałego smaku szynki dojrzewającej z Białej Góry to naturalny surowiec. My ten surowiec posiadamy, bo po prostu już od iluś lat wchodzimy w współpracę z rolnikami tu na swoim terenie. Musi to być dobrej jakości żywiec, który jest kupowany od miejscowych gospodarzy, nie od dużych ferm. Mięso jest peklowane na sucho. Nie dodajemy żadnej chemii, tylko po prostu jest to peklowane, po prostu dojrzewanie, takie peklowanie, dojrzewanie w soli. Ogromny wpływ na smak szynki dojrzewającej z Białej Góry mają przyprawy. Pieprz, tam zioła jakieś, ziele angielskie, przyprawy, czosnek, takie normalne przyprawy, jakie są posiadane po prostu w domowych kuchniach. Tak przygotowane szynki trafiają do wędzarni. W Zakładzie Rzeźniczo-Wędliniarskim Stanisława Katuszy wszystko wędzone jest w tradycyjny sposób i w dymie z otwartego ognia. Ona musi być praktycznie przez 3 dni, nawet nie zaszkodzi dłużej. Ją wędzić, wyjmować, studzić i od nowa wkładać i później, jak już tam po 3, 4 czy 5 nawet dnia może być wyjęta. Drzewem dębowym wędzi się szynki, ogonówki, schaby. A drzewa olszowego używamy do wędzenia wędlin. Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisława Katuszy to jedyna w województwie łódzkim firma, w której zainstalowane są piece wędzarnicze do produkcji przemysłowej, opalane jedynie drewnem. Dzięki takiej technologii wszystkie wędliny z Białej Góry mają tradycyjny smak. Tak, oczywiście, i ono powoduje, że ma taki charakterystyczny zapach. Zakład Rzeźniczo-Wędliniarski Stanisława Katuszy produkuje pełen asortyment wędlin, wędzonek i wyrobów garmażeryjnych. W ofercie ma około 100 produktów doskonałej jakości. Dostępne są w 12 sklepach firmowych w województwie łódzkim.